No i ruszył Carol Finance na sieci BNB Chain. Ruszył dosłownie 15 minut temu. Procedura jest ta sama. Słuchajcie, jedyne co musimy zrobić, to tak naprawdę przełączyć nasz portfel na sieć BNB Chain. No i tutaj w pasku mamy do wyboru Base Mainnet oraz BNB Chain. Wybieramy sobie BNB Chain, przechodzimy na inny kolor praktycznie tylko strony, gdzieś tam kojarzący się z logo BNB, czyli mamy taki pomarańcz, a sama procedura jest identyczna, czyli bezpośrednio bondujemy nasze BNB i zwyczajnie przechodząc do zakładki Stake Carol, w tym miejscu wpada nam, nie wiem w ogóle co to jest, wpada nam jakaś wartość, którą wcześniej zbindowaliśmy. Pamiętajcie, że zawsze dostajemy te 30% więcej. No i dajemy stake. I w tym momencie jakby nasze środki zaczynają działać. Spójrzmy na TVL, czyli Total Value Total Liquidity. Na tą chwilę 190 tysięcy. Za chwilę będzie to myślę, że około 500 000, jak nie więcej. Ja w tej chwili wrzuciłem testowo środki po to, żeby przetestować, sprawdzić, czy przypadkiem nie dzieje się nic złego, jeżeli chodzi o kwestie wypłat, sprzedaży tokenów i tak dalej. Tak więc jeżeli troszeczkę mi się tutaj coś zbierze, wypłacę, sprzedam do BNB, wówczas wrzucam większą kasę. Oczywiście już nie aż tak dużo jak w przypadku Carol Finance. Jeżeli chodzi o sieć Base, tam zaangażowałem bardzo duże środki, tak więc gdzieś tam mój budżet przeznaczony na ten protokół w pewnym sensie już się zakończył, ale z racji tego, że ja wierzę w mocny rynek, jeżeli chodzi o krypto i przyszłą hossę, w tej chwili chcę zwyczajnie produkować sobie BNB, ponieważ tokeny Carol, które sprzedaję bezpośrednio na platformie, zamieniamy na BNB, czyli w tym przypadku z ROI 2,16. On zaraz urośnie, myślę, że za chwilę będzie gdzieś koło 3%. Będziemy produkować sobie nasze BNB, czyli nasze dywidendy. Tak więc prosty schemat, jeżeli chodzi o działanie, identyczny, nic się nie zmieniło, nie mamy żadnej innej strony, przechodzimy bezpośrednio na BNB Chain. Link do samego projektu, jeżeli jeszcze nie jesteś w projekcie, znajdziesz bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Tak więc tyle, słuchajcie, o, zobaczcie, mamy już praktycznie zaraz 200 tysięcy. Co ważne, cena samego Carol na sieci BNB również rośnie, tak więc tutaj wartość tego naszego depozytu będzie rosnąć i w momencie jakby zakończenia 30-dniowego stake'u będziemy wypłacać te środki, mam nadzieję, z wyższym jakby naszym udziałem, ponieważ pamiętajmy, że w przypadku stake'owania, czyli dodawania płynności tokenu Carol oraz BNB, czy też tokenu Ethereum oraz Carol w przypadku sieci Base, zawsze pamiętajcie o nietrwałej stracie, tak? W sytuacji, kiedy wchodzimy w ten projekt dokładając tej płynności, to w momencie, kiedy wartość Carol czy też wartość BNB, tak jak w tym przypadku, będzie rosnąć, nasz depozyt również będzie rosnąć w momencie, kiedy będziemy wyciągać tą płynność. Natomiast jeżeli któraś z tych par będzie maleć, któryś z token w tej parze będzie paleć, spadać, to również taka wartość będzie się zmieniać. Pamiętajcie o tej nietrwałej stracie, która zawsze towarzyszy wszelkim jakby interakcjom, jeżeli chodzi o dodawanie płynności, czy mówimy tutaj o swapach, deksach, czy chociażby takim protokole jak Carol. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że sam projekt odniesie sukces również na sieci BNB Chain. Mamy już 200 tysięcy w TVL, 2,18, jeżeli chodzi o nasz dzienny zarobek. Tak więc tyle, słuchajcie, zarabiamy. Na razie, cześć.